Cześć wszystkim, witam na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców ostatniego czasu. Nie są to ulubieńcy ostatniego miesiąca czy dwóch. Niektóre produkty z niej mam dłużej, niektóre produkty mam krócej. Ale już zdążyłam je pokochać, że tak powiem. Dobra, więc zaczynając, zacznę od pielęgnacji. Moim numerem jeden, jeśli chodzi o pielęgnację skóry całego ciała, jest balsam z wazelin. To jest balsam ten z aloesem. Dla mnie najlepszy zapach ze wszystkich. On niby ma tutaj tylko w tej skali nawilżenia, jest na drugim miejscu, ale naprawdę to nawilżenie da się odczuć. Naprawdę uwielbiam, pięknie pachnie, długo ten zapach utrzymuje się na skórze i wieczorem zawsze przed snem aż miło jest zasypiać z takim zapachem. Dobra, kolejna rzecz. Krem do twarzy Eliren, o którym na prędce wspomniałam przy ostatnim wideo. To jest krem przeciwzmarszczkowy, odżywczy, cera sucha. Używam go pod podkład, pod makijaż. Wieczorem go nie używam. To jest na dzień SPF 15. Naprawdę świetnie się u mnie sprawdza. Mam cerę suchą, po nim nie czuję takiego ściągnięcia. Czuję nawilżenie. On zostawia na początku takie wrażenie, że jest tłusty, ale po jakimś czasie to znika i po nałożeniu podkładu wcale nie wychodzi takie świecenie na skórze. Dobra, to ten krem. Kolejna rzecz, również z wazelina. To jest mój numer jeden, jeśli chodzi o usta. Wieczorem przed pójściem spać nakładam bardzo grubą warstwę na usta, żeby one jakoś na drugi dzień wyglądały, a nie jak potraktowane papierem ścierny. Okej, okay, dalej. Ale pędzę, muszę się wyrobić. Teraz będę musiała się zatrzymać na trochę dłużej. Krem pod oczy z Rival de Loup. Skuszona ceną promocyjną, ponieważ było chyba 5,99. Zakupiłam ten krem, no i zawiodłam się i nie zawiodłam się, ponieważ potrzebowałam jakiegoś dobrego, treściwego kremu, który używałabym pod makijaż w okolice oczu, wiadomo, nakładam korektor. No i tak teraz kwestia wygląda tak, tu jest napisane, po niemiecku to teraz nie powiem, ale to jest, że 24-godzinne nawilżenie. On się nadaje, według mnie, jedynie do stosowania na noc, ponieważ pierwsze dni, kiedy zaczęłam go używać pod makijaż, zwróciłam uwagę, że w momencie, kiedy się go rozsmarowuje, to on staje się taki gęsty i biały, coś jak krem Nivea, ten tradycyjny w niebieskim opakowaniu. No i w momencie nakładania korektora pod oczy zaczęło się po prostu to wszystko mi tak rolować, wałkować, zrobiło się takie ciasto, no po prostu ślizgał mi się ten korektor po całej twarzy, dlatego stwierdziłam, że no nara, do wywalenia lub do oddania, ale stwierdziłam, że dam mu szansę i zaczęłam używać go na noc. Nakładam naprawdę grubą warstwę, to nie wiem, czy nie widać, ale zużycie jest, no niedługo będzie połowa. Naprawdę grubą warstwę nakładam pod oczy i na powieki przed snem i rano jak wstaję, to po prostu ta okolica jest taka super nawilżona, jednak to jest pod oczami delikatna skóra, cienka, skłonna do zaczerwienienia i podrażnienia i zasinień i naprawdę do tego on nadaje się świetnie. No i cóż więcej powiedzieć, jak macie ochotę na niego, to kupujcie, ale nie używajcie pod makijaż, bo po prostu w ciągu dnia wygląda to tragicznie, po prostu tutaj jakby się płakało, jakby, no nie wiem, no strasznie wszystko się rozjeżdża, rozlatuje, korektor jest wszędzie, tylko nie pod oczami. Także to tyle na temat tego kremu. Kolejna rzecz, którą mam już od jakiegoś czasu, to jest oliwkowa woda tonizująca z witaminą C. Na co dzień w podróży, po ćwiczeniach, po prostu po kilku pierwszych użyciach zakochałam się totalnie w tej wodzie tonizującej. Używam jej przed makijażem, po demakijażu, przed snem, czasami w trakcie dnia i używam jej również do spsikania pędzla przed nałożeniem podkładu. Dla mnie idealnie, pachnie świetnie, odświeża. Po prostu jak człowiek jest zaspany, to tylko kilka psiknięć i od razu jest się na nogach. Naprawdę wspaniały produkt. No i cena też niewielka, bo coś chyba w granicach 10 zł, o ile się nie mylę. Jak się mylę, to mnie poprawcie. No i to by było tyle na temat tego. I teraz nowość. Bielenda.
To jest uszlachetniony olejek arganowy do oczyszczania i mycia twarzy plus kwas hialuronowy. I to tak wygląda jak olejek i jak się go nałoży na rękę, to jest jak olejek, ale w momencie zetknięcia z wodą i potarcia zamienia się w taką, nie mogę nazwać, że to jest taka piana, typowa piana, chociaż tu jest napisane Magic Oil to Foam Formula, ale to nie jest taka typowa piana jak po mydle, żelu i tak dalej, tylko to jest taka, no takie mleczne to się robi i tak. Świetnie zmywa twarz, aczkolwiek ja w momencie, kiedy idę do łazienki zmyć makijaż, to już mam zmyte oczy, bo zawsze siedzę przed telewizorem i sobie zmywam jakimś mleczkiem czy jakimś dwufazowym płynem. No i ja po prostu pokochałam to od pierwszego użycia. Pachnie świetnie i naprawdę po zmyciu skóra jest taka nawilżona, taka jędrna, no nie wiem, taka gładka, jakby już jakiś produkt się na nią nałożył. Jedynym minusem, który do tej pory zauważyłam, to mam go chyba od tygodnia, ten olejek, to jest zużycie. Tydzień czasu już nie ma, no bo do zmycia, jednak do umycia twarzy tak porządnie, bo lubię mieć porządnie umytą twarz, potrzebuję tak 2,5 pompki. A czasami jak widzę, że jeszcze po tuszu czy po kredce zostają mi takie ciemne ślady, no to wiadomo, jeszcze muszę tam pół pompki dołożyć i zmyć, ale naprawdę pomimo tego zużycia, kupiłam na promocji chyba 14,90 teraz w Rossmanie, jeszcze trwa z tego co wiem ta promocja. Naprawdę świetny, świetny, polecam i na pewno kupię jeszcze raz, jeszcze zobaczę na jak długo mi starczy. Dobra, to tyle by było z pielęgnacji. Teraz przejdę do kolorówki. Pierwsze rzeczy to będą podkłady. Jako pierwszy, który ostatnio tak wybił się na pierwszy plan, to jest L'Oreal Infallible. Podkład. Mam w kolorze 125 Natural Rose, chociaż z różą, z różowym podcieniem, odcieniem nie ma nic wspólnego, ponieważ jest naprawdę ładny, żółtawy kolor, który, z tego co widziałam u dziewczyn, wszystkie te Infallible, one ciemnieją na twarzy po nałożeniu. Ten w momencie nakładania jest naprawdę jasny, jasny, później ciemnieje trochę, ale nie jest to jakieś takie, że jesteśmy marchewkowe. Zresztą widać to u mnie na zdjęciach na Instagramie, na który serdecznie również zapraszam, bo tam się dzieje na razie nieco więcej niż na YouTubie. Ok, to tyle na temat tego podkładu. Aha, on trzyma się naprawdę dużo i jakieś zmarkanie nosa, wycieranie. Ja często dotykam twarzy w ciągu dnia. Naprawdę znosi wiele, już zużycie jest całkiem. Jest mega kremowy i przyjemny w użyciu. Kolejny podkład, Revlon. W bardzo jasnym odcieniu to jest 150 Buff. To jest ta wersja do normalnej i suchej skóry. Miałam wcześniej tą do mieszanej i tak dalej, to była dla mnie porażka, po prostu byłam sucha, wszystkie suche skórki były podkreślone, a ten spisuje się wiele lepiej i ja go w tej chwili używam głównie, nie samodzielnie, mieszam go, ponieważ jest ciuteczkę za jasny dla mnie i mieszam go z moim kolejnym, ostatnio ulubionym podkładem z Astora. Perfect Stay, to jest ten 24 godzinny z bazą i tak dalej. Ten mam w odcieniu 102 Golden Beige. No i on jest dla mnie trochę bardzo za ciemny, a tamten najjaśniejszy wydawał mi się mega różowy, dlatego wzięłam ten. No i dlatego, że mieszam go z tym Revlonem, to one dwa się mi uzupełniają świetnie, jeden drugiemu nie wchodzi w drogę. No to cóż więcej, oba wytrzymują bardzo długo, Revlon myślę, że każdy zna, bynajmniej większość z nas powinna go znać. No a to jest stosunkowo nowy podkład i no, jest świetny. Myślę, że może widziałam, że dziewczyny kupowały jednak ten najjaśniejszy, może też się kiedyś skuszę, jak będzie promocja, bo bez promocji to około 50 zł. To jest trochę dużo. Kolejna rzecz z kolorówki. Bronzer. A dokładnie puder brązujący z żożobą i minerałami z firmy Pierre René. Bardzo fajny puder brązujący. On jest taki, brąz już mi się trochę wyłamał, bo mi spadł, oczywiście wszystko leci mi z rąk, kaleka jestem, no ale coś mogę poradzić na to. To jest świetny bronzer, który no, wygląda na taki rudawy trochę, ale absolutnie nie jest. Ostatnio jedna z Was się mnie zapytała, jaki właśnie mam bronzer na twarzy, to jest właśnie ten bronzer i porzuciłam tamten z Vibo totalnie, który zresztą, no nie polecam go, był w projekcie Denko. Ten jest świetny, kosztuje niewiele, tutaj jest gąbka, lusterko,
ta gąbka to tam nie wiem, komu by się nadała, do, jeśli chodzi o konturowanie twarzy czy bronzer, ale sam w sobie bronzer jest naprawdę świetny i serdecznie go polecam i naprawdę nie widać zbytnio użycia, chociaż codziennie używam tylko jego, bo tylko jego teraz mam. Także tyle na temat tego. Kolejna rzecz, mój ulubieniec, to już jest chyba trzecie moje opakowanie. Rimmel Stay Matte puder. Używam go do zmatowienia skóry, do utrwalenia jakoś, osadzenia tego podkładu na twarzy. I używam go też pod oczy, do korektora. I jakoś tam nie zauważyłam, żeby mnie jakoś skrzywdził niesamowicie. Już kończę go. Zapachu nie ma. A, kolor. Jaki mam kolor? 001 transparentny. Ja używam, jeśli używam pudrów takich w kompakcie czy sypkich, to zwykle są to właśnie transparentne, bo nie chcę jakoś tam zmieniać koloru podkładu. To by było na tyle. Polecam, kupię na pewno, czekam na jakąś promocję. Kolejnym produktem, też do twarzy, kolorówka, jest rozświetlacz z Makeup Revolution. Mam go bardzo niedługi czas, ale jest piękny, ma piękny odcień, pokazałabym Wam, ale nie sądzę, żeby było coś widać, jeśli Wam zasłoczuję. To jest kolor Peach Lights. Świetny, piękny, pięknie wygląda, pięknie podkreśla. Nie wiem, czy to będzie widać w tym świetle, którym dysponuję. Ale no, jest naprawdę ładny, fajnie wygląda, taki subtelny. Nie ma drobinek, tylko daje efekt takiej tafli, takiej rozmytej poświaty, świetlistej. No piękny się, w moim odczuciu, kiedy go nakładam, to mam wrażenie, że daje efekt takiej lekkiego, aż na lekko różowawo, się świeci na lekko różowawo. Na pewno będzie moim ulubieńcem przez dłuższy czas. Kolejną rzeczą jest niedawno zakupione przeze mnie trio z Inglota. To jest ten zestaw 50, numer 55. I to są piękne, jasne, lekko połyskliwe odcienie. Tutaj oczywiście one mają te swoje oznaczenia S, L, N, gdzie są małe drobiny mieniące, duże drobiny mieniące i perła naturalna. Ostatnio robiłam makijaż i użyłam wszystkich trzech. I naprawdę ten złoty świetnie wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz zobaczymy. O. Naprawdę pięknie połyskują. Ten złoty jest śliczny, ten mega jasny jest świetny do wewnętrznego kącika, czy nawet pod łuk brwiowy. Ani, bo nie jest, jest połyskliwy, taka, jest taka lekka perła, ale nie jest to taki rzucający się w oczy, taki, wiecie, disco lata 80. Dobra, muszę sobie to wytrzeć. Ok, kolejnym produktem z kolorówki to jest kolor Tattoo. Kolor Permanent Taupe z Maybelline. No, w tej chwili mój numer jeden do brwi. Chociaż używam go nie tylko do brwi, używam również go na całą powiekę, samodzielnie i jako bazę, jak się spieszę i potrzebuję zrobić dzienny makijaż szybko, to nakładam go po prostu palcem na całą powiekę i później tylko zaznaczam sobie lekko załamanie powieki, tusz i jestem gotowa do wyjścia. Naprawdę polecam, świetnie się trzyma, trzymam go do góry nogami, tak jak tam zalecają, że one ponoć wtedy te kremowe produkty tak szybko nie wysychają. Zużycie jest na razie no niewielkie, lekkie wgłębienie, ale no, używam go codziennie. Czasami zdradzają w go z, no i tutaj na drugim miejscu plasuje się, cień do brwi z Golden Rose. Póki nie kupiłam tego Permanent Taupe, to był mój ulubiony. Tutaj był taki grzebyczek w zestawie, pamiętam kupiłam, ale to ja go od razu wywaliłam, bo nawet nie dopuszczałam myśli, że mogłabym nim brwi zrobić, bo był gruby, mały, w ogóle nieporęczny, to nie wiem, co sobie można tym pomalować. Kolor, który mam, to jest 102. To jest taki ciepły brąz. Ciepły, taki, nie wiem, czy widać, czy nie widać. Załóżmy, że widać. Mogę sobie wkręcać, że widać. I naprawdę świetnie się spisuje, nie daje takiego mega pudrowego wykończenia na brwiach, tylko ma taki
takiej naprawdę naturalnej do codziennego makijażu i też można, że tak powiem, na szybko sobie nim zrobić, krzywdy sobie nie zrobimy, zawsze można go wyczesać grzebikiem, jeśli się nałoży za dużo. Dobra, to by było na tyle. Kolejny produkt. Jesteśmy przy tej kolorówce. To będzie kredka z Essence Big Bright Eyes. To jest w tej chwili moja ulubiona kredka do zaznaczania linii wodnej, ale używam jej również nie tylko do zaznaczania linii wodnej, ale także do łuku brwiowego, do wyczyszczenia tego obszaru po uzupełnieniu brwi, po podkreśleniu brwi. Po prostu jeden ruch jest tak kremowa, później tylko palcem sobie to lekko rozmażę i tak dalej. Wszystko jest wyczyszczone, świetne, długo się utrzymuje i zarówno na linii wodnej, jak i pod łukiem. Tylko nie nadała mi się, z tego co zauważyłam, próbowałam ją raz jako bazę pod cień. Nie, średnio. Później tam widziałam, że mi się trochę roluje. I a propos bazy pod cień, to mam produkt, który już chyba od roku używam jako bazę pod cień. A mianowicie Catrice Camouflage. Kamuflowanie, ok, swoją drogą, jakieś tam zmiany, zaczerwienienia i tak dalej, cokolwiek tam się po drodze w miesiącu przydarzy, ale jako baza pod cień u mnie idealny, po prostu po pierwsze wyrównuje koloryt powieki, a po drugie no po prostu cienie się na nim super świetnie trzymają i ok, on pozostawia takie, na początku jest taki lekko jakby lepki, ale szybko zasycha, ale dopóki nie zaschnie, to ja już nakładam wtedy cienie. Jak już jesteśmy przy korektorach, to tutaj teraz dwa moje najulubieńsze w ostatnim czasie, sięgam tylko po nie. Miałam korektor, aha, nie pokazałam co, dwa korektory. Kobo, już myślę, że rozsławiony na YouTubie też i nie tylko na YouTubie. Oraz Astor Perfect Stay, ten sam, z tej samej serii co podkład. Kolor tego Astora to jest 001 Ivory, a tego Kobo 101. To jest też ta wersja, ten kolor jaśniejszy. Ten Kobo, on nie jest jakiś taki mega kryjący. On jest taki naprawdę, tak jak tutaj napisali, Modeling Illuminator. Naprawdę to jest takie rozświetlenie, to nie jest, ja nakładam najpierw korektor, a potem troszeczkę jego w same wewnętrzne tutaj kąciki i naprawdę świetnie, świetnie rozświetla, chociaż on ma taki lekko różowawy podton i nie jest jakiś mega super jasny, jeśli chcemy takie, wiadomo, hollywoodzkie rozświetlenie. A ten Perfect Stay jest jasny. Teraz trochę żałuję, że nie wzięłam tej lekko ciemniejszej wersji. Ale świetnie się spisuje, nie roluje mi się, nie zbiera mi się tutaj w zmarszczkach mimicznych. Czasami jak chcę naprawdę taki makijaż, że tak powiem, full wypas, to nakładam go aż odtąd dotąd i później ten rozświetlacz pięknie na nim tutaj wygląda, jak ten obszar jest lekko rozświetlony i na przykład taki rozmglony taki makijaż wyciągnięty, że tak powiem, dla powiększenia oka. Także to są moje dwa w tej chwili ulubione korektory, po które sięgam dzień w dzień. No i zbliżamy się ku końcowi. Następnie produkt, który już się pojawił w projekcie Denko. Jest to z Lovely Tush Curling Pump Up Mascara. Kolorze czarnym. Tylko czarnych tuszy używam, w sumie jakoś nie przekonałam się do brązowych, tym bardziej kolorowych. No nie, jakoś mam wrażenie, że wyglądałabym dziwnie. No i to jest tusz, który po prostu ja ubóstwiam, no. Zawsze mówiłam, że te wszystkie tanie tusze, to one na pewno nie będą dobre, będą niszczyły rzęsy i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Szczoteczka jest taka z ząbkami, lekko zakrzywiona w celu właśnie podkręcenia. Uwielbiam go, będę uwielbiać, będę kupować. No i cóż mogę więcej powiedzieć, no, uwielbiam go. Kolejnym produktem, już przedostatnim, jest błyszczyk z Vibo. Ja jakoś mam skłonności takie do kupowania tych rzeczy z Vibo i Lovely. No, pasują mi, są tanie, uważam, że dobre i naprawdę umiejętnie się nimi posługując, można dojść do naprawdę dobrego efektu. To jest błyszczyk, który mnie zaintrygował, ponieważ zauważyłam, kwas hialuronowy równa się efekt XXL. Ma on powiększać, wypełniać
podkreślać usta. Lip gloss z kwasem hialuronowym wypełnia usta, nadając im mega objętość. Czy ta objętość jest taka mega? To nie wiem, ale rzeczywiście uczucie jest takie, że te usta są takie nawilżone, nie są takie jakby pomarszczone, zanikają te wszystkie takie te naturalne linie, które są na ustach. Ma bardzo fajny kolor. Zesłoczuję, chociaż nie wiem, czy będzie coś widać. Ma bardzo fajny kolor, to jest taki róż, lekko taki zgaszony. Nie jest to jakiś mega żarówiasty róż, tylko taki naprawdę delikatny. I on nie wygląda aż tak ciemno na ustach. Jest naprawdę świetny, fajnie nawilża i sprawdził mi się nawet w te niespodziewane przeogromne mrozy, jakie były. No nie no, żartuję, oczywiście nie było jakichś nie wiadomo skandalicznych mrozów, ale naprawdę świetnie takie uczucie nawilżenia, tak jakbym miała balsam pod pomadką. I ostatni produkt. Mam od niedawna Make Up Revolution paletka Iconic 3. Jako że wiadomo, jak większość z dziewczyn, chyba większość z dziewczyn, choruje na po prostu Make Up 3, to jak zobaczyłam, że wyszły te z Make Up Revolution, to się po prostu rzuciłam od razu w przypływie gotówki, jak po prostu hiena dzika. I jestem mega zadowolona. Nie używam tej pacynki. Tej pacynki ostatnio używałam tutaj do rozświetlenia kącika, ale wyjmę. Kolory wiadomo każdemu znane. Świetna paleta, świetnie mi się nimi maluje. Codziennie prawie, że sięgam po nią. Poza dzisiejszym dniem, bo dzisiaj jestem tak na fioletowo. Mam jedynie roztarte załamanie powieki. Ale no używam, będę używała. A jak kiedyś się dorobię, to kupię sobie Make Up 3 na pewno. Chociaż na razie to mi w zupełności wystarcza. Efekt, który daje na Instagramie, na zdjęciach wielu. Mam właśnie wykonany makijaż tą paletą. Także to by było na tyle. To są moi ulubieńcy ostatniego czasu. Nie ostatniego miesiąca, ostatniego czasu pewnego. Jeśli Wam się filmik podobał, no to zostawcie kciuki w górę. Jeśli się nie podobał, no to bardzo mi przykro i napiszcie też dlaczego, postaram się to zmienić. Zapraszam na mój profil na Instagramie i do kolejnego razu. Pozdrawiam!